Cześć, tu Mać, witajcie w kolejnym odcinku serii Devil in Me. No, chyba dojeżdżamy już na miejsce. Nie, mega podejrzane mi się to wszystko wydaje. Ale dobra, nie będę się negatywnie nastawiać, tak? If this dude is so rich, shouldn't he have servants or something? This guy gonna help? No, really. I got it. Chyba się tobą nie przejmuje. Don't sweat it, jackass. Okay. So now what? I'd love to get some footage of the lake and the scope of this. Not with all the mist and fog. There. From on high, we'll get a better look. That's certainly, up there. The visuals will be great, and we can frame up over the mist. Charlie, you'll hack up a lung before you're halfway up there. I'm fit as a butcher's dog. Mark, this is crazy. We'll be fine. Let's go, Charlie. Be careful, guys. Nice knowing you. Come on. Dobra, przy okazji będziemy mogli rozejrzeć się po okolicy. Może znajdziemy pierwsze te, nie wiem jak to nazwać, monety. W ogóle zobaczmy, czy my tutaj coś mamy. Charlie, determinacja, nieostrożność, cyniczność, apodyktyczność, nakręć materiał. Tego o tutaj szukamy. Właśnie, znajdki. Nic tu jeszcze nie mamy, ale obrazy, obrazów właśnie nie mamy. Kompasy, to było ciekawe. Goście hotelowi. Mary wykrwawiła się na śmierć, Jeff został zabity w komorze gazowej. Udał się do Holmesa. A mogliśmy mieć coś ciężkiego jeszcze. Mogliśmy nie badać hałasu. Ciekawe, czy tutaj mogliśmy wybrać coś innego niż właśnie tą puszkę proszku. Dobra, i tutaj Dimet, jak mniemam. Charlie otrzymał telefon od Dimeta i przyjął zaproszenie do... Jego zamek inspirowany morderstwami Holmesa. No, może być ciekawie. Dobra, tu nic więcej nie mamy. Dobrze. Ściany, aby się wspinać. Dobra, zaraz będziemy się wspinać. Czekaj, ja tu się chcę porozglądać. Może coś tu dają, nie dają. Potem ja to ominę i będzie. Z wami coś mogę pogadać. Ty jesteś Erin, ty jesteś Kate, a ty jesteś Jamie. Tamto to jest Mark. Dobra, mam nadzieję, że ja was pamiętam w jakimś stopniu. Czy tutaj coś jest? Mogę tutaj podejść, otworzyć, wejść, coś? Nie. Dobra, tu są śmieci tylko. Tutaj jakaś krew stara. Dobra, idziemy tam dalej. Możliwe, że tutaj tak na dobrą sprawę jeszcze nic nie ma. A ja za bardzo... Przestań. A ja za bardzo szukam. Dobra, chodźmy. Spacja miała być. Hey, guys, hurry up. We're on it. Dobra, ja bieganie odkryłem już wcześniej. Wronosio. Dobra. W każdym razie przedmioty, które mają jakieś znaczenie, z reguły nam się podświetlają. Ważne, żebyśmy się dość dobrze rozglądali po prostu. Tu na ławce nic nie ma, to mogę przeczytać. Tak, widzicie? Sprawdź. Oskarżenie o erozję klifów. Klify nie... Te podlegają erozji i mogą runąć do głębokiej wody bez ostrzeżenia. Może lepiej to wiedzieć. Nah, this sign is something the lawyers made them put up. I'm sure it's fine. Hard disagree. Listen, Mark, I just wanted to say, thanks for backing me up, man. What? About getting this footage? No, for the whole trip. You know some of the crew can be challenging to work with. Jamie and Kate would never have agreed to come if you hadn't been on board. I figured that the episode was such a mess, we needed all the help we could get. Right. Yeah. I guess we do. Okay, I won't lie. I was hoping being here all remote and away from the world that
Maybe I'd have some downtime, some space to decompress. Downtime? Why would you want to do that? You know, relax a bit. I've never seen the attraction. O, tu coś masz, pokaż co znalazłeś. Must have been quite a storm. Ku pamięci ofiar wielkiego sztormu z 1 maja 1907 roku, w którym życie straciło 187 osób, załogi pasażerów statku SS Cassiopeia, który rozbił się o skały u podnóża tych klifów. Dobra. Czy ja to mam przeskakiwać? Halo. Chyba tak. Dobra, udało się. Jesteśmy coraz wyżej. Ja tak staram się w miarę dokładnie rozglądać. Dobra, tutaj coś mamy. Da radę tu wejść? Okej. Dobra, jakąś zapalniczkę mamy. Da radę tam przeskoczyć. A, w ten sposób, dobra. I really appreciate that discerning eye of yours, you know. I got a lot going on at the moment, Charlie. Oh, right, yeah, of course, sure. Take a couple of weeks. Get your head together. I appreciate it. I'll be fine in post on that. You should do the same. Take some time out. You got any family you can go and bother? Oh, well. No, Mrs. Lonnet, you got hiding in some closet somewhere? Married to the job. Tak najwygodniej. How's that marriage working out? Well, from what I hear about real marriages, pretty damn good. Ja mam takie pytanie, tu mogę od razu umrzeć? Married to the job. Podejrzewam, że można byłoby tu spaść, ale pewnie Mark by nas złapał czy coś takiego, nie? Patrzę, no nie ma tych. No ja będę strasznie marudziła o te. Aha, a tu nie mogę wyleźć wyżej? Nie. Będę marudziła o te znajdźki z obrazami, prawda? Dobra, przejść. Dobrze, że dużo nie jadłeś, to szczupły jesteś. Wow! Dzień dobry. What the hell is that? A mannequin, you know, just hanging out. Damska. It's like some old museum display or something. Right. That's probably it. Ciesz się, że nie był prawdziwy, nie był z jakąś brzytwą nożem, czy jakiś inny zwyrol tu ci nie wyskoczył. Dobra, tam coś jest. Jeszcze się rozglądam, czy tutaj czegoś nie ma. Tam chyba podejść nie mogę. Czy nasza ekipa się podziała? I tam powinni być na dole, nie? Dobra, wespnij się. A w ogóle nawiązując jeszcze do pierwszego odcinka, mi się wydaje, że pan Patryk powiedział, że wszyscy zginęli dlatego, że ja gram na całkiem innym koncie, wiecie? Yeah. Just looking at the line on the mist. I stąd może to wynikać, że tak jakby nie ma zapamiętanych save'ów moich. Always the photographer. I can't exactly turn it off. There's a lot of crossover between the creative stuff and the. A tutaj nic nie będzie, a tu? You sure about that? Because crossover with Kate hasn't exactly. We agreed to let that drop for the weekend. Just making sure your head's in the game. Lock tight. Come on. Dobra, inna droga jest tutaj, zaraz po prawej. No patrz, tu jest jedna, ale z tamtej strony jest całkiem otwarta. To ja może pójdę na razie tam, gdzie jest otwarta. No możliwe, że tutaj coś jest, prawda? Jest jakiś budyneczek. Weź go może najpierw okrąż, zobaczymy. W razie czego okno, tam nie przejdziemy. Dobra, zobaczmy drzwi. To jest zamknięte, dobra. Czyli to na razie ignorujemy i chodźmy tam, gdzie możemy się przycisnąć. O, tu.
Tędy raczej damy radę, nie? No właśnie. Marko, ile tutaj dodali do tej gry? Patrzcie, jakieś przeciskanie się, chodzenie po półkach, skakanie, zeskakiwanie. Teraz jeszcze czołganie. Sporo tego, ale to dobrze. Gra jest przynajmniej urozmaicona. Dobra, tędy da radę? No co? Jakiś taki zwątpiony się popatrzył na nas. Okej, tutaj nie wiem, czy cokolwiek będzie. Jak już, to może na jakimś stoliku. Znowu kruk, jakieś skrzynki pilnuje. Dobra, zobaczmy, co jest w skrzynce. O! No dobra, fajnie, no to otwieraj. Mamy pierwszy! Wiesz to. Obole. Dziwnie się to nazywa. Z jakimś niedźwiedziem, wilkiem? Co to na tym jest? Pokaż bardziej. Mój wilk. Odblokowywane, czyli co, ja sobie sama mam wybrać? Tutaj jest jeden, macie. Tu są obrazy. Zablokowane. To są kompasy, znajdźki. Ja będę musiała obczaić, jak to działa. Na razie mamy jeden. Dobra, chodźmy dalej. Sorry, I give you a hard time now and again, but I really couldn't make these shows without you. That's not true. I may be driving this car. What car? The Lonnet Entertainment car. But you're the one who keeps the engine going. It's not how cars work. Jesus, you try and give someone a compliment. Thanks, Charlie. I get it. No kolega, no nie umie w komplementy, ja również nie umiem, no. Zresztą, jak widzimy, to Charlie jest tu pusty w środku. No dobra, będziemy ciągnąć ten obiekt. Dobra, najpierw to my go musimy przesunąć chyba. Da radę o za to złapać. Dobra. O, tak. Tu i puść. Just a little breaking and entering. How are you not in jail? Jakie włamanie, było okno otwarte. Poza tym, skoro zostaliśmy tu zaproszeni, powinien ktoś nas tutaj przywitać, tak? Christ, what the hell is that? Dobra, aha, muszę trzymać to. Chowaj to. Co za dziadostwo tam jest? Nice to meet you too. Gdyby Mark nie wstał, to ja bym też nie wstawała. Dobra, jest tu coś godnego uwagi dla nas? Ale co to było tam? Dobra, tak będzie zdecydowanie lepiej. Zobaczmy, czy coś tutaj mamy. Pusta lodówka, niepocieszające. Dobra, tu się mogę przecisnąć. Just need some fresh sheets, some nice drapes, and 6 gallons of sanitizer. No, taki obraz wygląda, jakbym go mogła zebrać, nie? Dobra, chodźmy tu. Jakieś drzwi się otwierają? Nie, drzwi w ogóle są nieinteraktywne. Dobra, Mark, idź na górę. Ktoś to ciebie pierwszego zażre?
Charlie, I'm getting an uneasy feeling about this. Somebody has a taxidermy hobby. Relax. Some hobby. Dobra, mam pobity telewizor, tutaj coś jeszcze jest. Jest, patrzcie. What in God's name is this? It moved. What? The thing. It moved. Nic ci będzie. Dobra, chyba tutaj tylko tyle, co ja mogę podnieść. Chodźmy obok. Serio? Tutaj nic nie ma? Tu jest drabinka, dobra. It's gonna be okay. It's all gonna be okay. Look at this. It's perfect. Come on, get shooting. I want you to pan across the lake until the island comes into shot. Then zoom into that lighthouse. I zobaczymy jakiegoś potwora na wieży. Look, it's all right. Come on, we better get back. Faktycznie jest, ale no podejrzany, kto to, co to otworzyło te drzwi, prawda? Co tam się w ogóle tłukło? That him? I don't know. We just had the one call. How did he know what our show was about in the first place? Actually, I didn't ask. That's weird. Let's just play nice, okay? Hello, Mr. Lonnet. That's me. I'm Grantham Dumet. Everyone climb aboard and we'll head out. This is Mark. Mark. Erin, Jamie. Ladies. And this is Kate. Pleased to meet you, Mr. Dumet. I'm looking forward to seeing all it is you have to offer. We truly appreciate this. Lovely to meet you all. What say we get underway? Again, I really can't thank you enough for this opportunity. Of course. Was it your great uncle you said that? Let's get to where we're going. I'll explain everything later. Sure. Of course. Czy tylko mi też się wydaje to przerażające, że będziemy na wyspie odcięci od jakiejś łodzi, żeby jakkolwiek się stamtąd wydostać, tylko będziemy mieli taką łódź na łańcuchy, że tak powiem? Nie wiem sobie, co o tym gościu sądzi, co nas przewozi. Może on jest tylko pionkiem, słuchajcie, który, wiecie, nie jest do końca wtajemniczony, albo jest wtajemniczony i jest po prostu na usługach, wypełnia rozkazy i tyle. Let's get up to the hotel. Please, let's stay close. Stick together. Is it dangerous here? No, of course not. You sure? Because you don't seem sure. It's perfectly safe, but we are a long ways from help if somebody gets hurt, so please, take care. Looks like things are buttoned up tight around here. God. This way. Don't worry about your bags. I'll make sure they're brought. I'm not exactly dressed for a hike, Mr. Dumet. It's just a short walk. It won't take long. You're right. He takes his security very seriously. I wonder what he's afraid will get in. Maybe you should be asking what he's trying not to let out. Jamie. Just saying. You watch too many horror movies. He values his privacy. We've known that right from the start. We've known that for about 2 hours. Just go. Mark, get your camera. I want to grab a quick intro from here. I need some shots leading up to the house. Don't need the whole journey. Kate, talking to camera, then I'll direct you from there, okay? No photos. No recording of me at all. Is that clear? I'm a very private person.
Don't worry, Mr. Dumet. Discretion is Lonnet Entertainment's motto. You want the usual intro stuff, Charlie? Please. The light is good. I'm ready to go. Aaron? It sounds clear. Okay, let's go for a take then. Is Kate's face ready? Bitch, I'm always camera ready. Stop trying to make me like you. Rolling. Speed. And action. I've just arrived on the private island which claims to have genuine artifacts from H.H. Holmes' Reign of Terror. I'm heading to the house right now. Perfect, Kate. Now turn to face the house and start to walk. Okay, that's enough. And cut. We really do need to get going. Anything you say, Mr. Dumas. This way. You'll steal some more shots, right? Obviously. No chyba nasze graty miał wziąć, a pojechał z pustym wózkiem, nie? Mr. Dumet is being really restrictive. I noticed. I want you to get a look around without him knowing. A man is entitled to his privacy. He's cagey. I want to know what he's trying to hide. What do you want to do? What you did that time with those cops in Glendale. Seriously? Ah! Ow! Oh my, damn it! What happened? You okay? You hit your baby ego again? We should get her up to the hotel. Oh my, I can barely move it. Jamie, stay with her. Why me? Because you know first aid. Remember how you patched her up? In Glendale? Oh, right. Okay. We'll find some ice and a bandage and come back. You have that at the hotel? Yes, sure. Then let's go. What is going on? Come on. I'll clue you in later. Widzę, że to nie jedną ukrytą historię mają. Yeah. What's Charlie want? A better lay of the land. And we're the scouts because? I'm charming, and you can hotwire your way past security. Come on. Dobra, poznaj wyspę, zobaczymy, co nas tutaj czeka teraz. W sumie facet nas zaprasza, prawda? A potem tu nie można wejść, tego nie można kręcić. Podejrzane. O, coś mamy. Maybe. If there's some sort of magical holy grail of footage or information to be had here. You think that's likely? No. At best, we'll get some nice B-roll. That's not gonna save our asses. Dobra, cześć, but zobaczmy tutaj kompasy, znajdźki. To tak, but. Szpilka bez obcasa. Obrazy. Zastanawia mnie o to. Zobacz relacje Katie Erin. Nie. Śmiałość, erudycyjność, niepokój, ambitność. Dobra, na razie to zostawię. To z czasem może wyjdzie, gdzie ja to mogę użyć dokładniej. Albo po tym odcinku sobie to zbadam. Dobra, tutaj coś raczej nie tam, tylko mi się podświetla ta tablica. Keep out. Ten prywatny nie wchodzić, no tak. No mówię, to jest podejrzany gość, nas zaprasza, a potem na nic nam nie pozwala, nie? Ważne, że kostka ciebie już niby to nie boli. Gdzieś tu dla nas? Chyba nie. Może też nadgorliwie to wszystko przeszukuję, ale staram się raczej nic nie pominąć, nie? Tu gdzieś coś w tych zakamarkach. No to chyba jakiś stary gruz tylko. Po ścianach staram się też rozejrzeć. Dobra, raczej tutaj nic nie będzie. Było zimy wyżej. You could have told us to dress for a trek.
Dobra, tu nam się nic nie podświetla, to idziemy dalej. O matko, to straszne. Try not to fall and die. I don't want to see Mark cry. Thanks for the concern. Really. Okej, nie było tak źle. Nie było tak źle, udało się. To jest najważniejsze. Dobra, tutaj nic nie ma, chyba w śmietniku też nic nie wygrzebiemy. Właśnie tu do tego pomieszczenia. Tu prędzej coś może znajdziemy. Coś też nam nic się, patrzcie, tutaj nie podświetla. Tutaj te obrazy, ich podnieść się nie da. Dobra, umówmy się, że grę też można przejść całkowicie bez znajdziek, bez niczego, prawda? Chociaż one dodają, no, większego smaczka i klimatu, nie? Się zastanawiam, czy pan Dumet się nie zezłości. Oh, shit. Sorry, I didn't mean to be rude. Come on, we're about there. They didn't see us. Let's go. Okay. This is ridiculous. There's nothing out here. Może faktycznie nic tu nie ma. My sobie sami coś tutaj więcej wyobrażamy, niż faktycznie jest, nie? Tu coś może być, bo tu jest sporo, widzę, gratów i wszystkiego. Dobra. Szybka przebieżka po okolicy, coś się podświetla. A tu ja nie mogę tu? Tu? Nie. Dali możliwość czołgania się i teraz ja każdą norę, co zobaczę, będę chciała wliść. Jak to zamknięte? To skopa, to nie masz jakiej... Ta nie ma. Ten, jak on się nazywa? Charlie. Charlie ma... tu chyba bym mogła wskoczyć. Spróbujemy. What about over there? Mam nadzieję, że będę mogła stąd wyliść później. Tam jeszcze jakieś miejsce zostały. W każdym razie, Charlie ma zapalniczkę, to nie miała nic, co by mogło nam pomóc przy sobie. No dobra, ten na pewno wleziemy. Czy ja słyszałam kozę? Czy mi się wydaje? Ja już mam po prostu dziwne przesłuchy. Dobra, tu jest i to jest chyba pierwszy obraz. Może Jamie Erin obraca i Erin chyba nie żyje. Pokażcie to jeszcze raz. Zobacz przepowiednie, halo. Erin miała takie kolczyki, tak mi się wydaje, nie wiem teraz. Dobrze, ale mamy pierwszy obraz przynajmniej. Dobra, to wiem, że są obrazy i są te obole, czy jak to tam się nazywa. Dobra, tu chyba coś mamy, zbadaj. No, bier, co to jest? Rejs po Morzu Śródziemnym 21. Okej. Właśnie o tym Dumecie trzeba byłoby się też coś dowiedzieć, a to... Leksykon ptaków. Wypatrywanie ptaków, przewodnik obserwatora ptaków na Wyspach Brytyjskich. Szczegółowy przewodnik po ptakach żyjących i migrujących na Wyspy Brytyjskie. Łatwo identyfikuj ptaki dzięki kolorowym zdjęciom. Odkryj, gdzie można znaleźć każdy gatunek i dowiedz się o ich wyjątkowych osobowościach od ekspertów obserwujących ptaki. Po znalezieniu pierzastych przyjaciół możesz dokonać własnych obserwacji, korzystając z podręcznej sekcji notatek. Zapraszam do zapoznania się z naszymi innymi publikacjami, w tym It's a Bird World, Following the World Most Sought After Bird. Przewodnik po Wielkiej Brytanii i nie tylko, w poszukiwaniu wspaniałych ptaków świata. No dobra, zostaw to w takim razie. Czy ja to mogę otworzyć z środka? Mogę. No to spoko. To przynajmniej wiem, że mogliśmy tutaj wrócić w koło. Chodźmy teraz tam, zobaczymy, co to za budynek. To jeszcze coś będzie dla nas? Chyba nie, chyba bardziej tutaj miejsce, żeby było. No to, aha, mogę, dobra. A i tu wespnij się. No tam raczej nic nie ma dla nas więcej. Need to keep... No i ktoś nas podgląda, niestety.
wanted to go on nature hikes, I wouldn't have moved to the city. This shit is not in my job description. No tu, co za domek? Mamy coś z tym domkiem tu? O, coś jest, czekajcie. Co ja tu wygrzałam? A kolejny ten, patrzcie. Jest. No i tu jest na nim to samo, co było. No dobra, weź to. Mamy dwa. Przyciśniesz się? Chyba nie. Dobra, ta niech nam zejdzie. Tutaj też nic nie mamy. No dobra, i mamy tutaj dwa. Poznaj wyspę. Kompasy, tu nic nam się nie urodziło. Znajdźki. Nie, no bo... Zastanawia mnie właśnie to, co się tym robi. Co dokładnie się odblokowuje. Dobra. Leziemy dalej, skoro tutaj nic nie ma. Możesz tu wyżej? Możesz. Co tam? Tam na pewno nic nie ma? Nie, no bo skoro ta obola, czy jak to się nazywa, leżało tak w trawie, to tutaj też mogło być, więc wolałam, wiecie... Wolałam się cofnąć, zerknąć chociaż kawałeczek, nie? Tam jest skrzynka, tam w tej skrzynce mogłoby coś być, nie? Tu coś mamy. Okay. If I can get the car moving and stop it here, we'll be able to get across. You see the control panel? It's trashed. I don't even think there's power. Aha. To się jakoś przełącza? Bo tutaj mamy rozpiskę i ja 5/60 wiem, jak to zrobić. Gorzej, jak to sklikać. Dobra, zajrzyjmy jeszcze tutaj po tych wszystkich kątach. O, a mogę na tą, na drobinę? Nie wiem, co ja po tej drobinie bym miała tu znaleźć. Tutaj jest... Aha, dobra, to jest zamknięte. Tam to chyba musimy najpierw uruchomić. I tutaj jeszcze... A w tym budynku coś jest? Nie, dlaczego oto to jest tutaj zrobione? No jest ta drabina. Mogę na drabinę? Mogę, dobra. To wyleźmy tu. Aha, i z drabiny możemy sobie zeskoczyć chyba tam. Patrzcie, tu. Jeszcze tam. Tu mogę gdzieś wleźć, naprawdę? A, i coś jeszcze mam. Patrzcie, mam kolejnego tego, obola. O, z czaszką! Czyli są różne. 7? O, czaszkowy ma 5 wartości, dobra. Czyli jest okej. No dobra, kochani, ja sobie tutaj może zeskoczę. Na razie. No i co? I dalej pójdziemy w kolejnym odcinku. Ja na razie się z wami żegnam, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.